Szanowni Państwo, jest kilka minut po godzinie 15, możemy za chwilę zaczynać. Zanim do tego dojdzie, to nastąpi kilka uwag porządkowych. Olga Tokarczuk będzie podpisywać, ale gdzie to powiemy Państwu dopiero po spotkaniu, żeby nie dopuścić do wędrówki ludów i tutaj wzajemnego tratowania się. Również bezpośrednio po spotkaniu z Olgą Tokarczuk zapraszamy Państwa na koncert, na Górny Taras. Tam się wszyscy przenosimy. A teraz już... jeszcze jedna bardzo ważna uwaga a propos podpisywania. Ze względów zupełnie oczywistych, których pewnie nie trzeba Państwu tłumaczyć, prosimy tylko jedna książka. Jeżeli ktoś ma więcej, zapraszamy też jutro, będzie taka możliwość. A jutro właśnie o której godzinie ogłosimy. A teraz już, żeby nie zabierać Państwa, a zwłaszcza naszych gości cennego czasu, nie, Państwa przede wszystkim, przepraszam, żeby nie zabierać czasu i żeby nie marnować Państwa życia poprzez takie długie tyrady, więc krótko tylko. Wielki apendyks do dzisiejszego panelu na temat wolności słowa, czyli Olga Tokarczuk w rozmowie z Jerzym Sosnowskim. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Chciałem przede wszystkim bardzo podziękować za zaproszenie i za umożliwienie mi, no nie pierwsze, nie da się ukryć, ale rozmowy z Olgą Tokarczuk wokół książki Empuzjon. No i darujcie Państwo, ale mojej rozmówczyni nie będę jakoś szczególnie przedstawiał. Dzień dobry Ci, Olga. Cześć Jerzy, dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję, że przyszliście na to spotkanie, że mam możliwość porozmawiania o tej książce. I od razu chciałam powiedzieć, że czuję się naprawdę zaszczycona i dziękuję Ci, że przyjąłeś to zaproszenie. Dlaczego Jerzy Sosnowski? Dlatego, że znamy się pół wieku chyba, może nie pół, ale no, jedną trzecią. Ale coś koło tego. Przez ten czas wiele razy się spotykaliśmy, spędzaliśmy dużo czasu na dyskusjach i właściwie nasza znajomość i te toczone dyskusje przez lata były dla mnie bardzo ważne i pomyślałam sobie, że rozmowa z Tobą o tej książce może być dla mnie wyzwaniem. Nie będziemy sobie pić z dzióbków, będziemy rozmawiać o tym, mamy trochę różne poglądy na świat, ale to jest właśnie fajne, że wtedy można dyskutować i że to jest jakieś twórcze, prawda? No bardzo dziękuję. Ja się mam wrażenie, że na pewno rozmowy z Tobą były bardzo dla mnie inspirujące i też powodowały pewne zmiany w poglądach, ale ja postaram się nie pić Ci z dzióbka w takim razie. najpierw bym zapytał, w kontekście, no właśnie, że to taki apendyks do rozmowy o wolności słowa, bo można by powiedzieć, że Empuzjon, opowiadający jednak o wydarzeniach sprzed pierwszej wojny, z miejsca, które jest w sensie ukształtowania krajobrazu, trochę odcięte od całej reszty świata, pada niestety. O cholera. Bardzo jesteście dzielni. że tak jakbyś chciała nam dać odpoczynek od tego wszystkiego, co się dzieje wokół. Miałaś takie poczucie takiego lekkiego eskapizmu podczas pisania tego? Zupełnie nie. Miałam wrażenie, że to, co robię z Empuzjonem, czy w Empuzjonie, jest bardzo na czasie i bardzo współczesną reakcją, odniesieniem się do pewnej tradycji literackiej, w której się wychowaliśmy i z którą jesteśmy niejako zadzierzgnięci, pisząc, czytając. I że odwołując się do tego, co zostało stworzone ponad 100 lat, jednak odwołujemy się do tego, co nas kształtowało. Czyli jest to reakcja zupełnie współczesna i nie traktowałabym jej jako eskapizm, ale raczej jako próbę
na nowo, nowego zdefiniowania tego, w czym się wychowaliśmy, czyli jakby tego pola kultury, tekstów literackich, tekstów kultury, w których dorastaliśmy i z którymi musieliśmy się konfrontować. Jeszcze powiem o tym, że taki obraz, który towarzyszył mi, był obrazem początkowym w czasie pisania tej powieści i który był niejako asumptem do jej napisania, to był obraz mnie samej jako dziewczynki. Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście dziewczynką, części to przyjdzie łatwiej, części trudniej i że stajecie przed biblioteką swoich rodziców czy biblioteką jakąś publiczną, sięgacie po książki, które będziecie czytać i spotykacie się tam z pewną nieobecnością. I że mając 14 lat, 13, kiedy zaczynamy się określać już jako ludzie, jesteśmy wrzuceni w taką konieczność określenia swojej płciowości, a co w związku z tym pewnymi konsekwencjami, jakim my jesteśmy bytem ludzkim. W moim przypadku to było tak, jesteś kobietą. Co to znaczy? Jakie znajdujesz odniesienia w tych tekstach, które czytasz? No i pierwsze doświadczenie tej małej dziewczynki, która stoi przed półkami z książkami, jest takie, że z jakiegoś powodu w tych tekstach kultury brakuje kobiet. Nie ma kobiet. W tych ważnych tekstach, które dla mnie były ważne, to od razu zdefiniuję te teksty, które były dla mnie istotne i które mnie kształtowały. No to była literatura europejska, amerykańska. Jeżeli mówię europejska, to najczęściej się odwołuję do tej literatury środkowoeuropejskiej. Joseph Roth, Bruno Schulz, Thomas Mann. Ale oczywiście też, nie wiem, Czechow, Tolstoj, Amerykanie. I spotykam się natychmiast z taką sytuacją, w której cały dyskurs o świecie jest prowadzony głosem i ustami mężczyzn. Kobiety się oczywiście tam pojawiają. Pojawiają się raczej w relacjach, są matkami, kochankami, córkami, femme fatale, ale one nigdy nie wygłaszają, tutaj to nigdy podkreślam, nie wygłaszają takich statementów, które byśmy mogli nazwać statementami filozoficznymi czy etycznymi. Kobiety raczej w tej literaturze, jakby one przez nią przemykają, zawsze zdefiniowane w tych rolach społecznych, nigdy nie są podmiotami filozoficznymi, nigdy nie są podmiotami etycznymi, chyba że chodzi o to, czy wyjść za niego, czy wyjść za drugiego, tak jak u Jane Austen. Natomiast to nie są podmioty, to nie są istoty, które jakby definiują swój świat w taki sposób wysoki, czyli filozoficzny, czy właśnie etyczny. I małe dziewczynki wobec tej tradycji literackiej są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ jakby zaczynają się uczyć tego, że wszystko co ważne, wszystko co istotne dla tej kultury jest stanowione poza nimi. To znaczy ich płeć je wyklucza z tego dyskursu tak zwanego poważnego, wysokiego. I dzisiaj już mając swoje lata i już będąc przeczytawszy te wszystkie książki i pisząc swoje własne, poczułam taką potrzebę skonfrontowania się z tą tradycją literacką i sięgnęłam po Czarodziejską górę, która jest książką absolutnie dla mnie i pewnie dla ciebie też, taką budującą, formatywną, prawda? I spróbowałam przyjrzeć się tej książce od właśnie takiej strony, ale starałam się zrobić to z luzem, to znaczy nie napinać się, nie oskarżać, tylko po prostu zobaczyć, jak to działa, zobaczyć, jak pracują te mechanizmy, no i jakby zaznaczyć swój własny stosunek do tego. No tak, dla porządku, to w czasach, kiedy nie wiem, jak bardzo dosłownie mam traktować tę małą dziewczynkę, no ale jak się w ogóle rozważało sięgnięcie po Mana na przykład, no to na półkach stała już Virginia Woolf, Zofia Naukowska, Maria Dąbrowska, no czy to nie było tak, że autorami byli wyłącznie mężczyźni, nawet jeśli no, siłą rzeczy z perspektywy męskiej opowiadane historie czyniły kobiety tym no, całkiem innym, no, jak u Schulza na przykład, no, który jest opętany kobiecością, tylko w bardzo szczególny sposób, niekoniecznie taki, w którym się rozpoznajesz. Mm-hmm.
Tak, dla mnie ważne jest rozpoznanie nie tyle, wiesz, obecności figur kobiecych w literaturze, ale tego, co one stanowią, co one mówią, co wynika z tego, co one mówią. I w tych dyskursach europejskich i też literackich, amerykańskich na przykład, czyli mówię o literaturze zachodu, bo na innych się też za bardzo nie znam, to jest ewidentne. One nawet u Virginii Woolf i Zofii Naukowskiej, no nie chciałabym, żebyśmy tę mniejszość rozpatrywały jako dowód na to, że ta większość jakoś jest słabsza czy nie istnieje. Wystarczy spojrzeć na listę laureatów Nagrody Nobla, ile jest kobiet, czy innych nazwisk, czy nazwisk na półkach. Literatura jest mężczyzną i to jest przykre powiedzieć, ta klasyczna literatura, którą znamy, na której się wychowujemy, jest jednak mężczyzną. Jeszcze. Tak się trochę waham, bo tak bym chętnie z uprzejmości kiwnął głową, natomiast mam wrażenie, że po pierwsze to raczej czas przeszły, no czego przecież nie jedyne egzemplum siedzi tutaj. Przypominam, że kiedy startowało, no przepraszam, że tak użyję takiej kategorii niezręcznej, nasze pokolenie w literaturze, to było uderzający był podział, że poezja zrobiła się nagle męska, bardzo wyraźnie, natomiast pisarki to byłaś ty, Manuela Gretkowska, Natasza Gerke, Izabela Filipiek-Ciajmorska, znaczy to kobiety jakby zdominowały prozę w latach 90. Także to ładnie brzmi, że literatura jest mężczyzną, ale ja bym sądził raczej, że literatura była mężczyzną, bo co do tego nie ma sporu. No to bardzo dobrze, że wiesz, że udało się ten prymat jakoś podważyć czy odebrać. Ale jak powiedziałam, jak wspomniałam o sobie jako o tej dziewczynce, która sięga do klasyki jednak i ta klasyka jest zdominowana przez mężczyzn, ale to nie chodzi nawet o płeć, tylko chodzi o właśnie rodzaj tego dyskursu, który prowadzą mężczyźni i łatwość właśnie zamieniania obecności kobiet w takie memy, dzisiaj byśmy powiedzieli, czyli zawsze umieszczania je w jakimś kontekście relacyjnym, natomiast nie jako figury, jako takie human beings, które prowadzą swój własny dyskurs. No i oczywiście to, że ja tutaj siedzę przed Państwem, to jest zasługa też tych kobiet, które w 1913 roku, czyli wtedy, toczy się akcja tej książki, które zaczynały rozrabiać. Ale pamiętaj, że nie miały praw wyborczych jeszcze wtedy. To jest, uświadomienie sobie tego faktu jest naprawdę szokujące. Wtedy, bardzo dokładnie to zbadałam, w prasie toczyła się bardzo poważna dyskusja o tym, czy kobietom można powierzyć prawa wyborcze, czy są na tyle odpowiedzialne, czy są na tyle, to był bardzo taki temat obecny w tej dyskusji, czy one przez to, że są biologiczne, tak jakby mężczyźni nie byli biologiczni, czy one mają w ogóle możliwość oderwania się od tej swojej biologiczności, żeby podejmować decyzje, które będą polityczne albo jakieś kulturotwórcze. I bardzo wielu z tych mężczyzn, którzy dzisiaj można poczytać w Wikipedii jako o bardzo ważnych myślicielach, odpowiadało na to pytanie, no jest to wątpliwe albo wręcz wprost. Może poczekajmy jeszcze z tym. Tak naprawdę historie zmieniły wojny. To jest jakaś taka też paradoksalna sytuacja, że musiał upaść tamten porządek społeczny, ekonomiczny, polityczny, żeby ta połowa ludzkości wykluczona mogła zdobyć prawa wpływu na politykę. To jest taki eksperyment myślowy. Po prostu wyobraźcie sobie Państwo, że jak tutaj siedzimy, nie wiem, jaki jest rozkład procentowy, że część nas tutaj ze względów zdefiniowania biologicznie jako kobiety po prostu nie ma wpływu na politykę, na to, co się dzieje w ich środowisku, w ich społeczeństwie, w ich państwie. Więc warto o tym pamiętać i warto pamiętać o tym, że dojście do praw wyborczych to nie był akt jakby zgody z mężczyznami, tylko to była wojna, która po prostu zniosła, zamieniła w pył cały ten porządek. Więc jeszcze, wiesz, jakby też wracając do tego, dlaczego Czarodziejska Góra? Dlatego, że po pierwsze, że to była powieść formatywna, po drugie, że ta powieść spowodowała, że ja się zaczęłam czuć w tym 13-14 roku życia zagubiona w tej kulturze.
I też po trzecie, że jakby ta książka nadal jest w jakiś sposób tak bezrefleksyjnie przyjmowana jako ogromne, wielkie dzieło literackie i mało kto zwraca uwagę na to, że właściwie na tych 600-700 stronach Madame Chauchat pojawia się od czasu do czasu i właściwie funkcjonuje jako mem, a inne kobiety pojawiają się jako kelnerki w kurhausie i że odbieramy ten świat jako całościowy, jako pewną metaforę Europy u progu zmian bez kobiet. Dodajmy taki przypis mały historyczny. Jednym z pierwszych państw w Europie, które nadało prawa kobiet, to była Polska w 1918 roku. Porównajmy Francja 1945, a Szwajcaria 1974. Tak jest. Znaczy, wczoraj dużo było słów na temat cofki, którą teraz przeżywamy, no to pokazuje pewną cofkę. Nawiasem mówiąc, o ile wiem, to historyka trzeba byłoby zapytać, się nie mylę, ale że w 18 roku to po prostu ludzie Piłsudskiego, ludzie PPS-u, oni to przewalczyli. I ludzie płci obojga, jak rozumiem. To właśnie to nie tak, że jakby to jest takie podejście teraz historyczne, że były jakieś partie składające się z mężczyzn i oni to przewalczyli. Pomijamy nie, tutaj... płci obojga. Tak, ale możemy zbadać, to jestem pewna, że 70-80% to byli faceci. Mężczyźni, no? I że parcie było raczej nie ze strony dobrej woli ludzi, którzy należeli do tej partii, a raczej wymagania... faktów historycznych, które się i nowej sytuacji, w której się znalazła Polska i Europa. Kobiety nie dostały prawa głosu, dlatego że był jakiś wielki konsensus społeczny wśród mężczyzn. Nie było. Nie. Po prostu nie dało się tego inaczej zrobić. Przestały istnieć stare układy, pojawiły się nowe. Kobiety przejęły też, ponieważ mężczyźni zginęli na wojnie, albo byli w traumie, kobiety przejęły ogromną część ich obowiązków i nagle okazało się, że te kobiety są odpowiedzialne, że nie umierają przy każdej miesiączce i macica im nie wędruje po ciele i są odpowiedzialne i są obywatelkami. Więc pamiętamy te dyskursy, które od Hipokratesa o wędrującej macicy, które były jeszcze całkiem serio podnoszone na początku XX wieku. No tak, ja tylko się upominam o to, że to też nie było tak, że jakby został zorganizowany strajk kobiet, tylko że w programie PPS-u była po prostu, i to ile pamiętam już w brukselskim w latach 90. było równouprawnienie płci. Znaczy to, i faktem jest, że większość, że ponieważ była taka opinia powszechna i nieprawdziwa naturalnie, że kobiety być może nie nadają się do prowadzenia spraw publicznych, to ci, tym samym do partii zapisywała się większość mężczyzn, ale naprawdę w ruchach lewicowych było bardzo dużo kobiet, kilka, no nie wiem, czy to, nie róbmy seminarium historycznego, ale tam kilka ważnych kobiet spokojnie możemy wymienić i one tam istnieją, nikt mi tego nie zabiera tego miejsca. To też nie liczmy tego w tej chwili, bo byśmy musieli tutaj otworzyć Wikipedię albo jakieś tam źródła. Ja tylko chciałam powiedzieć, że u podstaw Empuzjonu leży takie moje wspomnienie z dzieciństwa i poczucie takiej nieprzystawalności do świata. I myślę, że także nie mamy właściwie do tej pory w naukach społecznych, nie odzwierciedla się ten proces dochodzenia do świadomości kobiet. Jeżeli przyjrzymy się psychologii, psychoanalizie, to widzimy właściwie, że to jest nauka, niektórzy mówią sztuka, która raczej opowiada świat z punktu widzenia mężczyzny. Szybko się też niektórzy jakby zorientowali, że jednak może, jeżeli jest kompleks Edypa, który kształtuje naszą wrażliwość i jakąś taką psychologię zbiorową i zbiór psychologii indywidualnych, że pewnie musi istnieć jakiś kompleks Elektry, ale ta tradycyjna psychologia jest jednak niezwykle męskocentryczna i właściwie do tej pory cały czas pokutuje to, że kobiety są w psychoanalizie tej klasycznej, że ich jakby motorem, który je porusza od wewnątrz i który kształtuje, jest zazdrość o członka. To cały czas funkcjonuje, czyli jakby jesteśmy niepełnowartościowe i
niezbyt się to zmieniło. Wziąwszy pod uwagę badania lekarskie, które są wprowadzone współcześnie, tu mamy na ten temat mnóstwo książek, które są badania, które są przeprowadzane na mężczyznach, dawki lekarstw, rozmiary telefonów komórkowych, wysokość krzeseł. To znaczy, to mężczyzna jest tym wzorcem, ten mężczyzna Leonarda da Vinci, który stoi, to jego proporcje są rzutowane na ten świat. I ja tylko chcę powiedzieć, że cały czas przywołuję ten obraz dziewczynki kilkunastoletniej, która wchodzi w ten świat i która się musi z nim bardzo szybko skonfrontować i znaleźć swoją ścieżkę rozwoju w tym wszystkim, znaleźć swój projekt, jak ona będzie funkcjonowała. I musi się z tym projektem zmierzyć w tym świecie, który jest zaprojektowany dla mężczyzn. Musi znaleźć swoją drogę. I ta droga jest trudniejsza, ponieważ nic nie jest gotowe. Dzisiaj, mówiąc to z punktu widzenia początku XXI wieku, oczywiście strasznie dużo się zmieniło. Ale też pamiętajcie, że ja już mam swoje lata i pamiętam po prostu inne czasy. Dzisiaj jest lepiej, ale też dużo jeszcze rzeczy zostało do zrobienia, więc tylko chcę powiedzieć, u podstaw empuzjonu leży to zdziwienie przy bibliotece moich rodziców, że w tych napisanych wszystkich książkach będę musiała wydeptać sobie, wyciąć, wykarczować pewien swój ślad i swoją wrażliwość i swój sposób opowiadania świata, swój punkt widzenia. I robiłam to cały czas. Mam wrażenie, że mi się udawało. Ta pierwsza książka po Nagrodzie Nobla była swego rodzaju taką, nie chciałabym użyć słowa zbyt jakby mocnego, ale była swego rodzaju próbą odwołania się do czytelników i pokazania, jak to może wyglądać z punktu widzenia kobiety, kiedy się ta kobieta staje i kiedy zanurza się w świat Davos, pełen, czyli pensjonat dla panów, w którym uczestniczymy w nieustannych dyskursach mężczyzn, w których po prostu nie pojawiają się kobiety, ale jeżeli się pojawiają, to jako Madame Chauchot, taka femme fatale, czy jakaś taki mem, jakbym dzisiaj powiedziała, i kelnerki w kurhauzie. No to skoro ty podsumowałaś, to ja też podsumuję, że do patriarchalnego charakteru kultury i do tego, że dziewczynce jest gorzej, naprawdę mnie w 2022 roku nie musisz przekonywać. Natomiast moim zdaniem, kiedy się najeżdża, żeby zobaczyć szczegóły, to tam się wtedy ten obraz nieco rozmywa, ale to tak przy ogólnych formułach zawsze jest. Traktujesz zatem Mana w ten sposób, że zaczynasz od tego, że kasujesz z Czarodziejskiej Góry Madame Chauchot w ogóle. Jest ten gest nieco paradoksalny. Nie kasuję, absolutnie nie. Natomiast w Czarodziejskiej Górze, i to też był drugi początek tej książki, jest taki fragment, bo ja tę książkę znam bardzo dobrze, jakoś byłam do niej przywiązana. Zawsze mi się wydawało, że jako młoda dziewczynka rysowałam tabelki, co kto sądzi i jak widzi przyszłość Europy. I traktowałam ten dyskurs niezwykle poważnie. Nadal traktuję, chociaż widzę, że nie wszystko to jest jakby, trochę się rzeczy odkleiło zupełnie. Ale jest tam taka scena, która mnie zdumiała, mianowicie scena, gdzie Peppercorn pijany domaga się alkoholu i siedzą tam wszyscy w tych restauracjach kurhausowych i Peppercorn właśnie w taki sposób bełkotliwy, w jaki on mówił, uroczy bardzo, przywołuje do siebie garbatą jakąś taką dziwną postać, która jest kelnerką przerażoną z dzbanuszkiem mleka, która jakby sięga mu do połowy, bo wiadomo, że Peppercorn był bardzo dużym, wysokim Holendrem i daje jej jakąś taką naukę, coś mówiąc do niej, nawiązując do czegoś, ale tak właściwie chodzi mu o to, żeby mu podała wódkę. I ta kelnerka nazywa się Emerencja. Jestem tym typem pisarzy, którzy jak coś znajdą takiego dziwnego, to zaczynają tropić, śledzić, skąd mu się wzięło, skąd to imię, kto to jest Emerencja i dlaczego ona się tak nazywa. I tutaj się zdarzyła taka dziwna sytuacja, bo jak zaczęłam śledzić to wszystko, się okazało, i tutaj już nie mam szansy zapytać Tomasza Manna, chyba że w jakimś sensie okultystycznym, jak to było. W każdym razie Emerencja
jest strasznie ważną figurą w chrześcijaństwie, matką świętej Anny, czyli prababką Jezusa. I jeszcze w średniowieczu była bardzo popularna. Było takie przedstawienie w sztuce chrześcijańskiej, które ukazywało tak zwaną świętą Annę Samoczwartą. Wiecie Państwo, że święta Anna Samotrzeć to jest mały Jezus, który siedzi na kolanach Marii, Maria siedzi na kolanach Anny i Anna siedzi na kolanach świętej Emerencji. I to przedstawienie było dosyć popularne także w prawosławiu, więc jeszcze są ikony, możemy spotkać takie ikony, które pokazują świętą Emerencję jako starą kobietę z pomarszczoną twarzą, trochę przerażającą, w płaszczu takim ciemnym, którego podszewką jest nocne niebo, pełne gwiazd. I ona niejako osłania te kobiety z dzieciątkiem. Postać, która jest... Jeżeli się to zobaczy, zwłaszcza jeżeli to jest dobrze wykonane, to przechodzi dreszcz widza. I ta święta Emerencja jakoś zniknęła w historii. Jesteśmy przyzwyczajeni raczej do przedstawień Trójcy Świętej, która jest przedstawieniem mężczyzn z ptakiem. Ptakiem, który jest samiczką. I ta święta... Naprawdę, to gołębica przecież nie gołąb. I zaczęłam się zastanawiać, czy Tomasz Mann, człowiek o niezwykłej erudycji, człowiek, który był świetnym interlokutorem, który wiele wiedział, czy on to zrobił, czy to jest zamierzony akt z zamienienia świętej Emerencji, tej potężnej, postboginicznej postaci. Możemy sobie wyobrazić, oczywiście nie będziemy teraz tego opowiadać tutaj, możemy sobie wyobrazić, jak ona trafiła do chrześcijaństwa. Czy zrobił to niechcąco, tak mu się wydało i to imię przyszło mu zupełnie niezależnie, czy był to zamysł jakiś mniej lub bardziej świadomy? Jestem przyzwyczajona do czytania literatury w taki sposób, że jednak przykładam zawsze wiarę w to, że cokolwiek jest zapisane, zobrazowane, to jest to akt świadomy, twórczy. Więc potraktowałam to jako świadomy wybór Tomasza Manna. I tutaj ta książka otworzyła dla mnie zupełnie nowy rozdział, nową przestrzeń do dyskusji. Ale to pozwala mi zadać Ci pytanie, które jedno z fundamentalnych pytań, które miałem, jak kończyłem Empuzjon. Na ile do przeczytania z pożytkiem Empuzjonu jest konieczna znajomość Czarodziejskiej Góry? Znaczy, czy to jest tak, że, by tak powiedzieć, Empuzjon jest takim, biologicznie rzecz ujmując, żadnej obrazy, pasożytem na pretekście, którym jest Czarodziejska Góra i właśnie trzeba pamiętać, jak miała pod koniec drugiego tomu na imię kelnerka garbata, która się pojawia w jednej scenie. Czy też to jest rzecz, która oczywiście sprawia satysfakcję, ale bez której Empuzjon jednak jest także czytelny, twoim zdaniem? Wydaje mi się, że ta współczesna literatura, w której bierzemy udział jako czytelnicy i pisarze, pisarki, jest jakby pełni też taką rolę przyjemnościową i że większość dzieł literackich można czytać i tak, i tak. I nie jest konieczne przeżycie czegoś głębszego intelektualnie albo emocjonalnie, albo jakoś intuicyjnie w książce, jeżeli się nie zna odniesień kulturowych. Ale na miłość boską, wszyscy żyjemy zanurzeni w kulturze. Nie ma nas kompletnie obcych, oddzielonych od kultury. Wszystko, co robimy, w jaki sposób mówimy, w jaki sposób jesteśmy ubrani, w jaki sposób się zachowujemy, ma swoje konotacje i związki z kulturą, w której żyjemy. Nie można nas oddzielić z tych relacji. Więc myślę, że Empuzjon można spokojnie czytać bez znajomości Tomasza Manna i wiem, że się tak dzieje, ponieważ ta książka już jakby nie chodzi, jest za duża, za skomplikowana. Ostatnio zresztą słyszałam, że wzrosło zainteresowanie Czarodziejską Górą po Empuzjonie, czy ludzie poczuli, że chcą być w tym. Ale przypomina mi się takie wydarzenie anegdotyczne, kiedy debiutowałam, kiedy napisałam swój debiut prozatorski. Ta książka się nazywała Podróż ludzi księgi. Podróż ludzi księgi.
i wysłałam ją do wydawcy i wydawca mi odpisał, że no wszystko dobrze, to fajna książka, ale ona właściwie odnosi się do literatury i zajmuje się literaturą i że nic nie mówi o życiu. I odrzucił tę książkę. Ja wtedy zdębiałam kompletnie, bo mi się zawsze wydawało i dalej mi się wydaje, że wszystkie nasze książki, które piszemy, że one są jakby nadpisaniami na tym, co napisali przed nami wszyscy inni, ci zmarli, z którymi mamy wciąż kontakt. I że istotą kultury jest nadpisywanie, prawda? Nieustanne odwoływanie się do tego. I do tej pory tak rozumiem literaturę. Znaczy nie można napisać książki, która jest z niczym niezwiązana. Na Boga, na Boginie. Nie da się tego zrobić. Ale jest ta książka związana również z takim szczególnym, niespisanym, w każdym razie niespisanym kanonicznie tekstem, jakim jest Historia nieodległego Sokołowska. To tam chyba jest teraz, tak? Dobrze myślę na kierunki, dobrze? Tak, nie mylę, gdzieś w tamtą stronę. Chciałem zapytać, czy Sokołowska nie nadeszły już narzekania, że goście uzdrowiska się boją chodzić do lasu? Powinni się bać. To było takie, taka koincydencja, która się często zdarza w pisaniu. Kiedy sobie uświadomiłam, że Sokołowsko było tym pierwszym Davos, czy tym pra-Davos, powstała idea leczenia gruźlicy, choroby, która była wtedy no, przekleństwem i właściwie czymś, co było wyrokiem. Kiedy się okazało, że można leczyć gruźlicę czystym powietrzem, czego teraz nie można już o Sokołowsku powiedzieć, Bremer, człowiek, który pochodził z Wrocławia, wykupił część terenu i wymyślił cały sposób leczenia gruźlicy. Po kilku latach powodzenia i dobrego biznesu przyjechała do niego taka skromna, bardzo smutna delegacja z Davos w Szwajcarii, która próbowała się dowiedzieć, jak on to robi. I on opowiedział im o swoich metodach. Ludzie ci wrócili oczywiście do Szwajcarii i zrobili to i rozdmuchali to w taki sposób, że Davos do dziś jest kwitnącym miejscem, w którym się spotykają politycy i to też jest takie metaforyczne, którzy rządzą światem, w tym sanatorium w Davos słynnym, które opisał Thomas Mann. Ale tak naprawdę na początku to Sokołowsko było jakby taką ubogą krewną, taką biednym przodkiem tego Davos. Wydało mi się to wzruszające, bo dzisiaj jak Państwo zobaczycie Sokołowsko, to jest to miasteczko czy wieś, która jest jakby w różnych odsłonach upadku. Też wydaje mi się, że to jest taka metafora Europy Środkowej, że mnóstwo idei tutaj powstaje, które potem gdzieś wędrują za ocean albo na zachód, a tutaj to wszystko obumiera. Więc odkrywając to Sokołowsko, umieszczając akcję Empuzjonu w Sokołowsku, miałam wrażenie, że cofam się trochę do tego pierwszego prawowitego miejsca, w którym powstaje ta idea leczenia gruźlicy i w którym można umieścić to, czego już potem nie widać w Czarodziejskiej Górze. Było mi oczywiście łatwiej, bo do Sokołowska mogłam skoczyć za górę i dobrze znam to miasteczko, więc w jakimś sensie też zdekonstruowałam to, co mnie zawsze w Czarodziejskiej Górze bardzo złościło, mianowicie to, że bohaterami tej powieści jest wyższa średnia klasa, która ma kasę na wszystko. Właściwie zawsze sobie zadawałam, jako ta 14-letnia dziewczyna, skąd Hans Castorp ma pieniądze na to, żeby 7 lat żyć w tym. My wychowani w socjalizmie, oczywiście dla nas to było niemożliwe, więc jak to możliwe, że ktoś może 7 lat spędzić w luksusowym miejscu? Więc tutaj starałam się w Empuzjonie jakby też trochę ironicznie, sarkastycznie podważyć tę oczywistość bycia bogatym. I cieszyłam się, kiedy mogłam swoim bohaterom wkładać w usta wątpliwości dotyczące kosztów tego leczenia i zwrócić na to uwagę, że nie każdy mógł być beneficjentem. Ja mam wrażenie, że od wielu twoich książek zastanawiam się, czy aż od Podróży Ludzi Księgi, tego nie jestem pewien, intryguje cię kwestia, kto opowiada. Bo to w księgach jakubowych jest oczywiście bardzo mocno ograne, ale jest też taki rozpylony narrator w
w powieści konstelacyjnej, czyli w biegunach. No i tutaj właśnie zastanawiam się, na ile powiemy, żeby tutaj nie zabrać przyjemności komuś, kto jeszcze Empuzjon nie czytał, ale powiedzmy, że narratorka tutaj jest też wymyślona równie precyzyjnie jak bohaterowie. To jest dla ciebie bardzo ważne chyba. No, czuły narrator raczej. Był. Narratorki, one no tak. Mówią w liczbie mnogiej o sobie. Tak, mówią o sobie, tak. W liczbie mnogiej. Tak. To jest niezwykle istotne też i politycznie jakoś, i literacko, i jakoś metaforycznie, psychologicznie, kto opowiada jakąś historię. Kiedy zaczynałam pisać, nie byłam do końca świadoma tego. Wydawało mi się, że to jest jakoś oczywiste i to się narzuca. Ale potem zdałam sobie sprawę z tego, że komu daje głos, w istocie jest twórcą tej opowieści. Ja jestem tylko autorką. I gdzieś bardzo mocno czuję tę różnicę między narratorami, narratorkami, a sobą jako autorką. To jest pewnie jakby temat na zupełnie inne spotkanie, bo to jest trochę taka kuchnia pisania, ale dzisiaj ten temat, kto mówi, czyj głos słyszymy, jest niezwykle dla mnie istotny i właściwie on projektuje całą powieść. Wiesz, jakby odpowiadając na to pytanie, nie mogę jakby umknąć temu, co jest też kolejną warstwą tej powieści. Mianowicie to jest powieść o mizogynii. Chciałam, żeby to też jakby bardzo wyraźnie wybrzmiało. Następne pytanie miało tego dotyczyć, ale to mów. Okay. To mów. Więc wydaje mi się, że często nie jesteśmy wystarczająco świadomi, w jak bardzo mizoginistycznym społeczeństwie, mizoginistycznej kulturze i cywilizacji żyjemy. Dzisiaj mamy niesamowicie sprawne nowe narzędzia. To, co mnie dzisiaj fascynuje, to jest humanistyka cyfrowa. To jest próba spojrzenia na dorobek ludzkości, na pisma, obrazy, no nie wiem, wszystko to, co tworzymy od tysięcy lat. Właśnie w taki sposób, w którym sztuczna inteligencja nam pomaga wyczuć jakieś takie prawidłowości w tym wszystkim. No i teraz pojawiły się w internecie takie właśnie cyfrowe uporządkowania, szukanie relacji między zjawiskami, które są pozbawione pewnych uprzedzeń, tych, których my mamy i których się nie potrafimy pozbyć. I możecie Państwo na wielu stronach znaleźć mnóstwo takich tropów właśnie śledzących mizoginię. Mizoginia, czyli jakby niechęć, nienawiść do kobiet. To słowo jest zwykle było jakby w historii traktowane jako pewien rodzaj patologii, nie? Mówiło się o kimś, że ktoś jest mizoginem, najczęściej to dotyczyło mężczyzn i to było to traktowane jako rzecz marginalna. No, ktoś zwariował, jest ekscentrykiem i jest mizoginem. Ale jak się sztuczna inteligencja przygląda tekstom kultury i zaczyna zliczać, i zaczyna szukać, to okazuje się, że ta mizoginia jest niejako wrodzona w to ciało stworzone z literatury. Polecam Państwu strony na przykład wolnelektury.pl. Tam jest też takie narzędzie, które się nazywa mizoginia. Można sobie wyczaić u Mickiewicza, u Słowackiego, u wszystkich mistrzów właśnie naszego języka, ale oczywiście też w różnych innych literaturach. I zaczęłam podążać tym tropem, właściwie zadając sobie pytanie, że mizoginia może być jakąś reakcją na jakąś sytuację gospodarczą czy na jakiś moment w dziejach historii. I ku swojemu osłupieniu widziałam, że ta mizoginia jest czymś, co jest obecne co najmniej od 2000 lat. Wtedy od tego momentu, kiedy mamy te teksty kultury już jakby zapisane i one krążą między nami. I pytając o przyczyny, skąd się bierze w ogóle taka dziwna postawa, sięgnęłam po psychologów, filozofów, antropologów. Właściwie nie wiadomo, dlaczego nasza kultura, nasza cywilizacja jest mizoginistyczna. Oczywiście pojawiają się hipotezy, że zazdrość o rodzenie, że nie wiem, jakieś takie dziwaczne, psychoanalityczne koncepcje, że chodzi o zapach, o homoseksualność mężczyzn.
W każdym razie stoimy przed faktem, że ta kultura jest mizogenistyczna, ta, w której żyjemy, i że to widać w tych tekstach, i że łatwo to można odkryć i właściwie z tym się trzeba zmierzyć. I znowu wracam z Państwem do tego obrazu 14-letniej dziewczynki przed tymi półkami z tekstami kultury, która się musi zmierzyć z tym, że jest gorsza, że jest biologicznie jakoś zaprojektowana, że nie dobrze myśli, że jest głupia, że jest gorsza, że nie ma zdolności abstrakcyjnego myślenia, że jest nietwórcza, że jest wtórna, że jest bluszczem, że jest femme fatale, że jest wiedźmą i tak dalej, i tak dalej. I jakby zaczęłam postulować, jak to możliwe też, że cała nasza psychologia nie zajęła się tą wielką taką skazą, taką traumą tych dziewczynek małych, które, już się powtarzam, które wchodzą w świat, które muszą sobie z tą całą mizoginią rozproszoną, tak wiesz, jakby rozpryskaną po wszystkim tym poradzić. Więc nie chciałam być w żaden sposób rewindykacyjna i ta książka nie jest rewindykacyjna. Jeżeli mówimy o trudnych tematach, tak jak było Wprowadź swój pług przez kości umarłych, kiedy mówiłam o cierpieniu zwierząt, zabijaniu zwierząt, to zawsze sobie stawiałam pytanie o to, jakiego języka użyć, żeby mówić o rzeczach ważnych, ale ludzi nie przestraszyć, żeby ten czytelnik nie powiedział, Boże, co ona tu pieprzy, idźcie z tym. Żeby wciągnąć czytelnika, a jednocześnie zaznaczyć ten istnienie tego problemu. I empuzjon, to co mi się nasunęło jako taki język, którego mogę używać i mogę opowiedzieć Państwu tę historię, no to był język taki troszkę ironiczno-prześmiewczy. Ja się cały czas upieram, żebyście nie czytali tej książki jako pierwszej książki po Noblu Tokarczuk, tylko żebyście ją przeczytali jako zabawną, śmieszną opowieść, która opowiada pewną ważną rzecz, ale w gruncie rzeczy ta ważna rzecz może być obśmiana, może być pokazana jako wstydliwy problem, jaki ma ta kultura i z którym musimy sobie poradzić w najbliższych latach, żeby jakby budować bardziej sprawiedliwy, lepszy świat, w którym te małe dziewczynki stojące przed półkami z książkami będą mogły łatwiej znaleźć swoje miejsce w tym wszystkim. Ale mam nadzieję, że ta książka jest śmieszna. Sokołowsko, drugie Davos. Nie, Davos drugie Sokołowsko. Sokołowsko, właśnie. Proszę Państwa, wiesz, ponieważ już tyle razy pojawiła się ta 14-letnia dziewczynka, która stoi przed książkami i ma problem, to ja opowiem o 60-letnim chłopczyku, który stoi przed empuzjonem i mu jest coraz smutniej. Ponieważ wczoraj wieczorem Agnieszka Graf zadeklarowała, że napisałaś, jak rozumiem, wreszcie radykalną książkę feministyczną, dzięki. Widać, że przechodzimy do tematu gwałtownych. Oczywiście założenie i to znajdujące potwierdzenie w trakcie, że ta książka jest ironiczna i chwilami zabawna, pozwala odbić każde pytanie w gruncie rzeczy, że to tak dla żartu było. Ale muszę przyznać, że jako ten 60-letni chłopczyk czułem się coraz bardziej nieswojo, ponieważ jest tu właśnie, Klaudia Chauchat, jeśli nie została zlikwidowana, to została wycofana w pewne sekretne miejsce, to nie będziemy tego na razie może rozwijali. Natomiast Galeria Facetów jest galerią monstrów. Ci faceci bredzą jak potępieńcy. Mądrzą się na temat kobiet w taki sposób, że ja jako 60-letni facet się po prostu żenuję za nich. Ale po pierwsze, ja się trochę w swoim czasie zajmowałem epoką, znaczy przełomem XIX i XX wieku. I widzę gołym okiem, że oni wszyscy naczytali się takiego, przepraszam, bez szacunku, to świra, który nazywał się Otto Weininger. Napisał dwutomowe dzieło Płeć i charakter, którego pierwszy tom jest taki teoretyczny i niewiele z niego wynika, w drugim tomie on przechodzi do sedna. 80% mniej więcej tego drugiego tomu to jest dowód tego, że właśnie kobiety są gorsze, są pozbawione empatii. Zresztą są bardzo takie błyskotliwe pomysły, dlaczego kobiety mogą być pielęgniarkami, a faceci nie, ponieważ każdy facet jak patrzy na rannego, to po prostu współczucie zżera go i załamuje
i on ledwo żyje, a kobieta jest tak zimną po prostu suką, że tego rannego leczy i jakby nic nie czuje, tak? Więc w tym duchu jest to wywiedzione, to jest, czyta się to, ja to przeczytałem całe, naprawdę, to czyta się to i człowiek najpierw, włos mu się jeży, potem już dawno wyłysiał i brwi mu idą do góry, no to jest zdumiewający, tak? A puenta jest taka, że najgorszym narodem świata są Żydzi, bo Żydzi to są kryptokobiety. No i już wiadomo, że pojechaliśmy, tak? I no, teraz ale... wiesz, i teraz... Wszyscy ci twoi bohaterowie, ja wiem, że tam na końcu robisz listę zatrważająco dobrych nazwisk, które odpowiadają za poszczególne zdania, ale mentalnie oni wszyscy są czytelnikami Weiningera. I ja przepraszam, ale na przełomie XIX i XX wieku naprawdę nie wszyscy faceci bredzili Weiningerem o kobietach. Błagam, no. No właśnie to... ale, słuchaj, ale chłopczyk 60-letni chciał mieć chociaż jednego faceta, który jest... heteronormatywny i w miarę jakiś taki w ogóle normalny, tak? Słucham? Każdy z was by chciał, no tak. Ale jakoś tak mi... Mam poczucie... Dobra. Jeden jest. Stara się przynajmniej. Ja mam poczucie, że z facetów być może w akcie zemsty i jeżeli tak, to masz do tego prawo, chociaż nie wiem, czy ty osobiście, robić karykaturę. Znaczy nie ma, znaczy tutaj faceci są głupkami tak naprawdę. A nie powieści. Wzruszają cię? Nie. Nie. Słuchaj, ja zrobiłam bardzo dokładny research. Zawsze to robię do każdej książki, nawet jeżeli tego nie widać. Otto Weininger był serio dyskutowany na salonach, opisywany, recenzje z jego książek. Miał ogromny wpływ na twórców swojej epoki. Na dramaturgów, na malarzy. To było serio zupełnie dyskutowane. To nie było tak, że się znalazł jakiś wariat. Zwróciłeś uwagę na połączenie, ten mizoginistyczny dyskurs, to wczoraj dziewczyny o tym mówiły tutaj na scenie. On nigdy nie jest jakby z czapy i z powietrza. To jest dyskurs wykluczający, który jakby strasznie łatwo do niego przyłączyć. Jest właśnie Żydów, potem jakichś czarnych. I że w gruncie rzeczy to tak naprawdę nie chodzi o kobiety, tylko chodzi o tych wszystkich, którzy nie są tymi nami, którzy mają władzę. Tak naprawdę to są dyskursy utrzymujące czy dbające o władzę, która wtedy rządzi i projektuje ten cały świat. I wiesz, że mi było bardzo przykro umieścić na tej liście nazwiska, które zawsze cenię i nadal w jakiś sposób cenię. Na przykład Józefa Konrada. Nie wiem, bo potem tam bardzo uważnie sprawdzałam, żeby nie popełnić jakiejś pomyłki, żeby mi nikt nie zarzucił, że ja tam sobie coś wymyślam. Więc wycofywałam te nazwiska, jeżeli nie było dokładnie tak. Ale nazwałam to parafrazami tego wszystkiego, co oni mówią. I ta lista jest po prostu przerażająca. Nie ma argumentu, Jurek, na to. Po prostu to zostało zapisane, było dyskutowane i tylko jakby no po prostu podkreśla udowadnia to, co ci mówię, o jakby mizoginii tej kultury, z którą się zmagamy, której nie jesteśmy świadomi z jakiegoś powodu. Tak, ja absolutnie... Wiesz, nie o kulturze próbuję z tobą rozmawiać. Próbuję z tobą rozmawiać o czymś innym, o czymś, co zresztą mnie także wczoraj uderzyło, wiesz? Że postulaty feministyczne, no w tej chwili rzeczywiście mam wrażenie, że są dla przynajmniej tej formacji, która tu się zgromadziła, ja tu też jestem, z gatunku dość oczywistych, możemy podyskutować o stopniu radykalizmu. No, znaczy, z całą entuzjazmem dla show, spili, może małżeństwa z krewetkami, to ja niekoniecznie, ale generalnie tak, oczywiście. Tak? Znaczy, możemy dyskutować o tym, jak daleko, jak mocno zaktywizujemy te, zradykalizujemy te postulaty. Tylko o tym. Mhm. Natomiast od lat mam wrażenie, że ślepą plamką w wyniku patriarchatu tej kultury, który obrzydził relacje między kobietą a mężczyzną, ja nie widzę
pozytywnej koncepcji relacji takiej jakby relacji miłosnej męsko-damskiej przy założeniu heteronormatywności obydwojga. Znaczy krewetki tak, mech tak, lesbijki oczywiście, wiesz. Natomiast ja chciałbym zapytać, czy jest jakaś propozycja dla faceta, który stara się być niemizoginistycznym, rozumiejącym, dialogowym, pozytywnym człowiekiem, a który ciągle słyszy, że właśnie Weiningera się naczytał. No, przeczytałem Weiningera i uważam, że idiota, no i tyle. No. Właśnie, może ty napiszesz, mówi pani sam, ale ja bym chciała jakoś w taki sposób odpowiedzieć na to twoje pytanie, że feminizm nigdy nie jest przeciwko mężczyznom. Feminizm jest przeciwko pewnym stosunkom władzy, które wykluczają i które maltretują pewną część społeczeństwa. Tak się akurat dzieje, że kobiety tutaj, ten punkt ciężkości. Ale każdy myślący, każda osoba, która ma pewną refleksję, każdy mężczyzna, który chce dobrego świata, musi być feministą, na Boga, bo jeżeli nie jest feministą, to staje po stronie przemocy. Ale tu ja się... Tu nie ma sporu. Mówię o tym tylko, że jeżeli projektuje się świat przyszłości, a wczoraj to było bardzo wyraźne, to ja pytam, gdzie jest heteronormatywny związek seksualny między kobietą a mężczyzną? Jak on ma wyglądać? Znaczy, o tym się nie mówi w ogóle. I twoja książka, bo to jest bardzo ładna deklaracja i ja, feminizm, też feminizmy, bo jest ich wiele, jak wczoraj też słyszeliśmy, w większości pewnie nie są przeciwko mężczyznom, tylko nie ma żadnego pomysłu na rolę mężczyzny w tym wszystkim. Dla wolnych ludzi nie ma jakichś norm, jak ma wyglądać związek. Wolni ludzie po prostu nawiązują. Nie mówimy o normach, nie mówimy o pomyśle. Jak ma wyglądać związek heteronormatywny? Ja nie wiem, ludzie sami to wyczują, nie? I czy to będą krewetki, czy to będzie mech, niech ludzie kochają tak, jak chcą, niech wiążą się, niech wchodzą w relacje tak, jak to będą, jakby byli wolnymi ludźmi, a nie ludźmi zaprojektowanymi przez jakiś system, który jest systemem przemocowym. Więc mi się wydaje, że jesteśmy w trakcie rewolucji. Strasznie się cieszę z tego, że żyję w takich czasach. Ta rewolucja nie wygląda w taki sposób, że wybuchają bomby, chociaż wybuchają, bo jest wojna w Ukrainie, ale ta rewolucja jakby kulturowa, psychologiczna, w której bierzemy udział, jest rewolucją coraz silniej, mocniej kontestującym te jakby filary świata, w którym się wychowaliśmy i w którym się wychowały te, once again, 14-letnie dziewczynki i 60-letni chłopcy. I że teraz na naszych oczach to wszystko jest poddane dyskusji. Nic nie jest oczywiste. I to jest cudowny moment, kiedy się wszystko może zdarzyć. Tak jak pierwsza wojna światowa doprowadziła do prawa wyborczego kobiet, ponieważ nastąpił moment pewnej anomii, ponieważ zniknęły te strasznie silne ustalenia systemów władzy. Mnie się wydaje, że tym procesem, w którym dzisiaj bierzemy bardziej lub mniej świadomie udział, jest pewna kontestacja tych przyjętych podziałów. Na przykład zupełnie inne rozumienie płci. Ja pamiętam, kiedy byłam młodą kobietą, już uwolnioną od tych półek w 14 roku życia, tylko pojechałam na zachód, byłam w Londynie, pracowałam jako sprzątaczka pokojówka, w hotelu, pokojówka. Chodziłam cały czas na Oxford Street, gdzie była wtedy, w latach 80. cudowna księgarnia feministyczna, nazywała się Full Moon. Ja to odkryłam i nie stać mi było na większość tych książek, siedziałam tam na podłodze i czytałam. I tam zapoznałam się, przynajmniej tak orientacyjnie, z całym tym głosem kobiecym, który wtedy się jakby budował, artykułował, z tym głównym nurtem, z tymi wszystkimi pobocznymi, coraz jakby też bardzo szalonymi nurtami. Ten głos kobiecy, feministyczny wtedy się jakoś ukrzepiał i zaczęłam rozumieć, że ten system, w którym zostałam wychowana, był pewnym przybliżeniem, że rzeczywistość może być widziana z zupełnie innego punktu widzenia i właściwie po co my zmieniamy rzeczywistość? Po co chcemy, żeby nie było tak, jak jest? Ponieważ cierpimy, ponieważ czujemy się, jakoś zdołowani, ponieważ nie mieścimy się w tych normach. Więc
Mnie się wydaje, że istotą świata jest cały czas jego zmienność, to, że próbujemy go dostosować w taki sposób, żebyśmy po prostu mniej cierpieli, żebyśmy byli szczęśliwymi ludźmi. I dzisiaj zdajemy sobie sprawę, większość z was już w taki sposób myśli, że na przykład podział ludzi, taki binarny, to o czym też dziewczyny wczoraj mówiły, na mężczyzn i kobiety, jest jakimś takim potwornym, krzywdzącym uproszczeniem. Nie ma żadnych reguł w tym wszystkim. Nikt nie powiedział, że ten związek ma być związkiem mężczyzny, znaczy Bóg podobno powiedział tam w interpretacji takiej konserwatywnej, czy to ma być związek mężczyzny i kobiety. Ale jak zdefiniujemy mężczyznę i kobietę? Dzisiaj nauka daje nam coraz więcej asumptów różnego rodzaju, że to nie jest takie proste rozróżnienie, że ty płeć i ciało, płeć biologiczna i płeć kulturowa, to są bardzo oczywiste, a zarazem skomplikowane rzeczy, ponieważ mogą wchodzić ze sobą w różne układy. Po prostu świat jest dużo bardziej skomplikowany, niż nam się wydawało. I kiedy w 90-tych latach, jak przyjechałam z tego Londynu i gdzieś na jakimś spotkaniu autorskim mówiłam przy okazji prawieku, tam są, pojawiają się takie osoby, które są jakby zmienne czy na pograniczu, że płeć jest kontinuum, to ludzie gwizdali po prostu. To było coś, wiesz, niewypowiedzianego w tamtych czasach. I bo mamy problem też, zastanawialiśmy się z Jerzym, jak mówić o tej książce, bo nie chcemy spoilerować. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jeszcze duża ilość, może pewnie większość z Państwa nie czytała tej książki. Natomiast ten moment katarktyczny, kulminacyjny w tej powieści jest takim momentem niezwykle ważnym, który by ją spalił, jakbyśmy dzisiaj to powiedzieli. No właśnie, tak? Ale powiedzmy, że jest tam kwestia, że nie bez powodu Apuleiusz się pojawia i metamorfozy i przemiany. Więc mi się wydaje, że ci mogę wejść słowo, że dla mnie ta książka jest zabawną książką, pewną trochę czarnego, ironicznego humoru, ale w gruncie rzeczy jej głównym tematem jest metamorfoza. Jest wrodzona w nasze jakby DNA gotowość do zmienności, do eksperymentowania z samym sobą, do próbowania znalezienia innych rozwiązań niż te, które przygotowała dla nas nasza kultura. Że jesteśmy dużo bardziej skomplikowani na dużo więcej poziomach, niż nam się wydaje i że w tym tkwi też istota naszej wolności. Bo tak ogólnie opowiedziałam, ale chyba... Tak ogólnie, że chyba... No trudno powiedzieć, że to był spoiler, więc chyba wszystko w porządku. To już za chwilkę oddam Państwu głos, ale jeszcze wobec tego, ponieważ mam 2 minuty do momentu, kiedy będzie dla Państwa mikrofon, to jeszcze mam jedno chyba do Ciebie pytanie, znaczy mam więcej, ale to wybiorę sobie jedno. Mianowicie ten, mnie się niezwykle podoba pod tytułem Puzjonu, czyli horror przyrodoleczniczy. I chciałbym, żebyś powiedziała, jak widzisz, no bo tak, z jednej strony tradycja Manna, którego traktujesz ironicznie. Ale z miłością, naprawdę. No tak. Manna, tak, ale czułego narratora wobec mężczyzn nie stosujesz. Ale Manna rzeczywiście jak kochasz. To nie? Natomiast jednocześnie horror jest z tradycji na literatury gatunkowej, żeby nie powiedzieć, że literatury masowej, no bo to pojęcie już dzisiaj coraz mniej znaczy. I ty konsekwentnie od lat jakby grasz na dwóch stolikach, jakby które w dodatku zsuwasz razem, nie? Bo jesteś noblistką, bardzo popularną pisarką. To są dwa zdania, które jednak w XX wieku często oznaczały zupełnie inne obiegi, mam wrażenie. Podzielam fascynację prozą gatunkową czytelników. Czytelnicy jakoś czują się bardziej bezpiecznie, jeżeli kupują książkę, która jest gatunkowa. Kupują kryminał, wiedzą mniej więcej, co będzie się działo. Albo horror. I też te sposoby opowiadania mają swoje prawidła. W nich się dobrze jest poczuć. Czytelnik się też czuje bezpiecznie. Mnie sprawia przyjemność jakby rozmontowywanie czy przesuwanie tych granic. No właśnie, bo w wykładzie noblowskim to bardzo zgryźliwie o tych gatunkach mówiłaś przecież. Bo głęboko wierzę, że można literaturę gatunkową podnieść na wysoki poziom. Czyli powiedzmy sobie szczerze, proszę Państwa, cała literatura, jakakolwiek gatunkowa, niegatunkowa, literatura nie jest dla idiotów. Ja nie,
Nie, nigdy nie oczekiwałam, że wszyscy mają czytać i że moje książki mają iść pod strzechy. Wcale nie chcę, żeby szły pod strzechy. Literatura nie jest dla idiotów. Żeby czytać książki, trzeba mieć jakąś kompetencję, trzeba jakby mieć wrażliwość pewną, pewne rozeznanie w kulturze. Te książki, które piszemy, tak jak mówiłam, one są gdzieś zawieszone, zawsze się z czymś wiążą. Nie ma takich, nie wierzę, że przyjdzie taki czytelnik, który kompletnie nic nie wie i nagle się zatopi w jakąś literaturę i przeżyje tam katarzis. Więc piszę swoje książki dla ludzi inteligentnych, którzy myślą, którzy czują, którzy mają jakąś wrażliwość. Uważam, że moi czytelnicy są gdzieś do mnie podobni. Piszę do jakby krajanów swoich. I z drugiej strony też chcę ich ośmielić do tego, że można mówić o rzeczach poważnych, wcale nie zaciukając się nad jakimiś zdaniami na 6 stron i w ogóle z jakąś... Wydaje mi się, że literatura przede wszystkim powinna poszerzać nam świadomość. A w jaki sposób to zrobi, to już jest kwestia tego, kto to pisze. Po każdej książce powinniśmy być jakby bardziej wolni i wiedzieć więcej, czy czuć więcej. To jest cel tego. I zabawa, bo to jest zabawa z taką prozą gatunkową, daje mi jakiś rodzaj przyjemności. Z całą świadomością tego, że horror różni się od powieści detektywistycznej czy kryminalnej tym, że wprowadza wątki nadprzyrodzone. I ten wątek nadprzyrodzony tutaj wydawał mi się nawet jakiś konieczny. Ponieważ dzięki wątkowi nadprzyrodzonemu wprowadzam tutaj jeszcze jednego aktora, czy jeszcze jedną aktorkę właściwie, mianowicie naturę, która jest też kobietą w tej książce. To znaczy to jest natura, która jest gdzieś wyparta, która jest traktowana jako coś dziwnego, co jest nieobliczalnego, co jest zagrażające, surrealistyczne, niezrozumiałe, tak jak Otto Weininger mówił o kobietach, prawda? Właściwie nie wiadomo, czego się można spodziewać od kobiety, bo przecież to coś jest szalone. Więc tutaj natura jest taką metakobietą, która no, wygrywa bardzo dziwne sytuacje z tymi mężczyznami, bohaterami tej książki. Chciałam się jeszcze z tobą nie zgodzić, że nie ma czułości do moich bohaterów. Jest tych męskich, naprawdę czasami byłam bliska takiego wzruszenia, czy nawet może, wiesz, gardło mi się ściskało, kiedy myślałam o tym Auguście, takim panu, który tam jest jednym z tych takich dyskutantów ważniejszych. I kiedy się pochylałam nad jego pokojem i jego... Pochylałam się nad jego pokojem, nad jego samotnością i jego nieprzystawalnością, poczuciem zaszczucia. Kiedy się przyglądałam sztywnemu, dziwacznemu Fromerowi, którego ściągnęłam tutaj do tej książki z innej mojej książki. Z EE, tak. Tak, z EE. I kiedy patrzyłam na nich i myślałam, że oni są tak samo ofiarami tego systemu i próbują w tym, wiesz, jak tacy pływacy, którzy nie umieją pływać, ale jakoś sobie poradzić w tych wodach mizoginistycznej kultury, jakoś się znaleźć, zaczepić, żeby przeżyć, żeby się spełnić w swoich pragnieniach, w swojej wizji świata. I oczywiście oni są tak samo ofiarami tego wszystkiego. Natomiast to, co jest dla mnie najważniejsze, jak mówiłam, że ta książka jest o zmianie, o metamorfozach, to jest to, i tego nie mogę wam powiedzieć, bo spalę to, że ona daje pewną odpowiedź na to, jak możemy wyjść z tej matni, w której się znaleźliśmy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Zarówno Thilo von Hahn, który jest gejem, i August, który jest gejem, właściwie takim, dzisiaj byśmy powiedzieli, nie skamingoutowanym. I Lukas, który jest jakimś potwornym mizoginem z obsesją seksualną, i Fromer, który jest aseksualny zupełnie. Więc wszyscy jakby w tym się znajdujemy z całą naszą różnorodnością i dla wszystkich nas to jest jakaś opresja. I główny bohater, ta osoba w jednym bucie, która tam działa na końcu, Mieczysław Wojnicz, daje nam jakąś nadzieję, jak możemy się z tego uwolnić. Ale to musicie chyba już przeczytać do końca, bo nie po to pisałam tę książkę, żeby teraz ją spalić w dwóch zdaniach. I dlatego właśnie, że no, należy być solidarnym z autorką, nie mogę pociągnąć tego wątku, chociaż uważam, że
Olga Tokarczuk wygłosiła przed chwilą jedną z najbardziej szokujących i kontrowersyjnych tez tego spotkania. Ale to ci, którzy przeczytają książkę, to będą wiedzieli dlaczego. Tak mi się wydaje. Drodzy Państwo, mamy kilka minut, więc mikrofon do Państwa. Tylko z jedną prośbą. O precyzyjne pytania, bez wyrazów miłości do autorki, przyjmijmy, że to jest program oczywisty. Dziękuję za mikrofon. Pani Olgo, dziękujemy pięknie za spotkanie. Tak, wygodnie mi będzie mówić, jak będę panią widziała. Ja mam takie pytanie, bo jest to kolejne spotkanie z panią, na którym jestem, dotyczącą tej książki. Pani tak dużo mówi o kobiecości i zagrożeniach tego, jak ta kobiecość jest zagrożona w obecnej sytuacji kulturowej w Polsce. Ale w analizie SWOT jest tak, że zagrożenia dają szanse. Jakie szanse pani widzi w przyszłości kobiet w Polsce, które te zagrożenia mogą nam przynieść? Bo ja osobiście uważam, że te zagrożenia dają nam ogromne szanse. Dużo trudniej będzie za chwilę być mężczyzną niż kobietą. Musimy tą walkę wygrać, oczywiście, jeszcze trochę. Ale wydaje mi się, że mamy ogromne szanse, to co pani przed chwilą powiedziała, że jesteśmy w fazie zmiany. To jest zmiana, która powinna nam służyć. Jakie pani szanse widzi w tej zmianie? Ja myślę, że to jest tak, że feminizm osiągnie, czy jakby się wypali, wypełni, kiedy zaczniemy wszyscy myśleć o sobie jako o ludziach. O ludziach, którzy się stają w tym społeczeństwie, w jakiejś kulturze, jednostkami, które funkcjonują w taki sposób, że są szczęśliwe i mogą liczyć na spełnienie swoich marzeń, swoich pragnień i będą jednocześnie świadkami, że inni wokół nich też mają taką wolność i też mają taką szansę. To brzmi dosyć utopijnie, ale wydaje mi się, że władza, wszystkie systemy przemocowe działają na tym, i to teraz bardzo dokładnie widzimy też w Polsce, że zawsze dzielą najlepiej na binarnie tych i tamtych, naszych i swoich, i tutaj jakby znajdują energię do tego, żeby działać, żeby zarządzać tym wszystkim, żeby no, po prostu mieć władzę. Więc liczę na to, że to przewartościowanie kulturowe, w którym się teraz znaleźliśmy, da szansę nam znaleźć się w tym świecie jako niepowtarzalny byt, który ma prawo do zmiany, który nie jest zdefiniowany od początku do końca. Wiem, że to brzmi strasznie tak przyszłościowo i science fiction. I że będziemy się umieli odnaleźć na jakimś kontinuum, dając sobie też prawo do zmiany nas samych. Mnie to zastanawiało od dawna i to chyba już w prawieku jest jakaś taki paragraf cały, akapit o tym, że założyliśmy, że rodzimy się i jesteśmy jednostkami, to indywiduum, to słowo, które dostają jakiś potencjał i potem realizują ten potencjał od początku do końca, ale cały czas będąc takimi samymi. Ta wizja tego oddzielonego od reszty indywiduum, które się realizuje z albo wbrew interesom innych, jest głęboko zakorzeniona w zachodniej kulturze i pewnie gdzieś ma coś wspólnego z takimi monadami, prawda, od Leibnica. I dzisiaj wydaje mi się, to się bardzo zmienia. To znaczy, to coraz częściej rozumiemy siebie nie jako oddzielone od reszty świata indywiduum, tylko jakieś coś, jakieś miejsce w przestrzeni, które jest w nieustannej relacji z innymi i które ma prawo do zmiany też. Czy mężczyzna, który pojechał na wojnę i stracił tam nogę, jest tym samym mężczyzną, który wrócił z tej wojny? Czy kobieta, która była zgwałcona, jest tą samą kobietą niż wtedy, kiedy była małą, niewinną dziewczynką? Na ile zmiany na zewnątrz nas wpływają na nas i na ile mamy prawo i taką wolność do dostosowania się do tego? Więc ja myślę, że zmiany w naszej kulturze będą szły właśnie w takim kierunku. I naprawdę chciałabym, żeby zanikło takie myślenie. Tak jak dzisiaj dzieci wychowane w wielokulturowym, takim wielobarwnym społeczeństwie
tracą umiejętność dostrzegania koloru skóry. To słyszeliście o tych badaniach, prawda? Że dzieci po prostu nie zwracają na to uwagę. Nie jest to dla nich pierwszy wyznacznik czyichś cech charakterologicznych, indywidualnych. Więc wierzę, że i my, tak mówiąc ogólnie, będziemy mieć taką szansę w jakimś sensie pozbycia się tych nas zaprojektowanych przez kulturę i większą szansę wolności. W świecie, w którym pani pyta o kobiety, prawda? No to kobiety to są te na przykład, to nie na przykład, tylko to są te, które rodzą, które zachodzą w ciąży, prawda? Mają macicę, można by tak z grubsza powiedzieć. Społeczeństwo, które jest ufundowane, które funduje swój cały system podatków, kościołów, dróg, edukacji na tym, że ta kobieta nie ma prawa do decydowania o swoim ciele, jest dla mnie społeczeństwem przemocowym i zabójczym. I to, że my tak rozmawiamy, że żyjemy i właściwie nikt tutaj nie bierze i nie zaczyna już jakby wrzeszczeć. Żyjemy w takiej sytuacji, mając ten festiwal, mówiąc o wolności, przemieszczając się, kochając. Żyjemy w jednym z najbardziej opresyjnych społeczeństw w Europie. Dopóki ta sprawa nie zostanie rozwiązana w taki sposób, że kobiety będą miały wolność, że ich ciało będzie do nich należało, to o czym tu mówić? Więc wydaje mi się, że jak pani pyta o kobiety, to jest dla mnie pierwszy oczywisty, najbardziej oczywisty stopień, taki bezdyskusyjny, do którego należy doprowadzić. Kolejne głosy. Ktoś z tej strony krzyczał, że był pierwszy, pamiętam. Ja się przemieściłam. Przemieściłam. Okej, więc krótko, ponieważ natchnęły mnie też pytania, ale oczywiście mam pytanie główne do pani Olgi Tokarczuk. Krótko się przedstawię, jestem kierowniczką pracowni płci kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. I też jestem w ekscentrum Olgi Tokarczuk. Jesteśmy tutaj w projekcie, bierzemy udział Topografia czułości. Więc te czułościowe tony wybrzmiały na końcu wypowiedzi pani Olgi, która jednocześnie antycypowała moje pytanie. I moje pytanie jest związane z tym, że ja tą powieść czytam już jak Mieczyś się przedstawia nam, że tutaj się trochę wstydzi, bo to ciało takie, to jest to, co zwykle widzimy u kobiet, tak, że kobiety w literaturze mają coś nie tak z tym ciałem, są takie biologiczne, więc Mieczyś ma jakiś problem z ciałem, się wstydzi, więc to jest dla mnie takie ironiczne i zabawne odwrócenie. I w związku z tym chciałam tutaj podać ten wątek, że zarówno męskość i kobiecość, oprócz tego, że są biologiczne oczywiście, są historyczne też. To są modele historyczne. Więc pan tutaj w pytaniach odnosi się do tego 60-letniego chłopca, który trochę się czuje zagubiony. Ale ja postuluję, żeby patrzeć na to, że to są też nowe wizje, nowo-stare wizje męskości, z których się może urodzić trochę inny. Trochę się może zmienić ten mężczyzna, czy ten chłopiec 60-letni, może się troszeczkę zmienić. I nie wiem, czy dobrze to odczytuję, nie chcę spoilerować oczywiście, ale ta różnorodność wzorców, modeli męskości w powieści, która jest zapowiadana, jest dla mnie bardzo ekscytująca i uważam, że ona powinna być poddana szerszej dyskusji w Polsce, że to nie jest tylko jedna kobieta, jeden mężczyzna, tylko wiele męskości, wiele kobiecości na kontinuum. I nie wiem, czy to jest pytanie, ale może czy tak, czy nie. Dziękuję. No już pani sobie sama odpowiedziała też, nie? Tam poprosimy. Mikrofon do pana. Pani tutaj była trzecia, także... No dobrze, to pani i potem pan. Kobiety first. Ja bym chciała powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że w książkach pani Olgi Tokarczuk, nie tylko w Empuzjonie, wyczuwam od bardzo dawna coś takiego jak prekursorstwo, taką awangardowość. I ona właśnie dotyczy tej kwestii, którą pan tutaj poruszył, tego dyskomfortu mężczyzn w zetknięciu z nową wizją społecznego pojmowania kobiety i mężczyzny. Jest taka uczona. I ja myślę, że my ze strony nauki otrzymamy masę argumentów wkrótce. Dlaczego ze strony nauki?
ponieważ nauka zaczyna dysponować niezwykłymi instrumentami do badania mózgu, czego długo, długo nie mieliśmy. Głos Vox Populi o pytanie prosimy. Nie, ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć, ta badaczka pokazuje, że cechy płciowe są niezmienne, natomiast mózg jest zmienny. I tym sposobem nastąpi zmiana w pojmowaniu swojej tożsamości. Znam tę teorię i dziękuję, że pani ją przytoczyła. Tak jest. Tam pan... tak, to właśnie pan. Już trzy razy wstawałem, także dzień dobry wszystkim. Ja pytanie. Mam pytanie dla odmiany. I to krótkie. Pani szanowna Olgo, jak zobaczyłem pierwszy raz książkę, nazwę książki Empuzjon, to oczywiście próbowałem dojść do tego skąd to, po co, na co. Doszedłem do, że jest to od empuzy, czyli od empusy, tych z Hadesu, potworków, wampirów, kobiet, które wychodziły na zewnątrz i zjadały mężczyzn, wypijały krew. Jak to się ma, ta nazwa książki, Empuzjon, do jak to w ogóle mamy rozumieć? Mhm. Jak to mamy rozumieć? Na kilka sposobów. Dziękuję panu za to pytanie, bo rzeczywiście słowo jest trudne. To jest horror. Tam są siły nieczyste. Może się pan domyślać, że mają jakiś związek właśnie z tymi starymi, pochodzącymi od starożytnych Greków wierzeniami w jakieś takie potwory, które mieszkają w lesie, o żeńskim charakterze, które rzeczywiście są krwiożercze i szczególnie polują na mężczyzn. Pochodzą od Hekate, to jakieś są takie jakby... Ale jednocześnie końcówka tego słowa, empuzjon, czy takie ugreczczenie tego słowa, powinno się skojarzyć u tego czytelnika, który też jakby wyjrzy trochę poza ten horror, na przykład z sympozjonem. Sympozjony to były takie uczty w starożytnej Grecji, w tej samej Grecji, w której były empuzy, na których zbierali się mężczyźni, filozofowie, leżeli i głównie jedli i pili i toczyli bardzo mądre dyskusje. Wiemy o tym z Platona, prawda? Czyli jakby miejscem dziania się tych cudownych dialogów platońskich właśnie były takie sympozjony. Na sympozjony tu warto zauważyć, bo to nie jest wiedza powszechna, bo jak dzisiaj myślimy, to sobie wyobrażamy, że były tam też jakieś kobiety, które też leżały, piły i dyskutowały. Nie wolno było tam wejść żadnej kobiecie, nawet wolnej, nawet żonie, matce. Mogły wejść tylko kurtyzany, hetery, które w przerwę między jedzeniem i piciem dawały też przyjemność seksualną tym mężczyznom. Czyli warto pamiętać o tym, że to słowo niby niewinne, sympozjon, było też, jest też, pozostaje też jakimś takim, taką metaforą wykluczenia z tych dialogów platońskich. Zresztą sam Platon był niezbyt przychylny kobietom i dawał temu wyraz w tym, co po nim pozostało. Więc postanowiłam użyć tego słowa, stworzyć to słowo, jakby zrobić taką zbitkę, żeby ono było ciekawe, żeby właśnie taki czytelnik jak pan, żeby szukał gdzieś, co to kurczę znaczy, gdzie tutaj. Także bardzo dziękuję panu za to, że pan tropił. Neologizm, absolutny neologizm, który dzisiaj, wydaje mi się, że w kontekście tej książki, pokazuje swego rodzaju ucztę, w której biorą i zarówno dyskutanci rozgadani, ale zarówno te inne byty, bo to jest horror, przypominam, te byty, które nie są realistyczne i które mają jakiś związek z tą wypartą przyrodą, pejzażem, który staje się tłem, niemym tłem, a który bierze bardzo wyraźny udział w tej całej opowieści. Dzięki. To jeszcze jedno pytanie ostatnie. No to ja proszę.
Proszę mi powiedzieć, czy nie ma Pani wrażenia, no bo ja owszem tak, że zamiast starać się wyrobić w kobietach poczucie własnej wartości, no bo to tak naprawdę jest chyba podstawą dobrego funkcjonowania, no zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, ale no do kobiet ciągle adresuje się te wszystkie takie przekazy urodowe. Ty masz być przede wszystkim piękna i u kobiet to się liczy. Podam przykład, ponieważ jestem przewlekłym pedagogiem, przyszedł do mnie kiedyś ojciec dziewczyny, bardzo mądrej, i mówi do mnie tak: proszę pani, moja córka, no ona się tak nie lubi ładnie ubrać, ona tak niedobrze wygląda, może by pani coś z tym zrobiła? Ja mówię: proszę pana, ona jest wybitnie inteligentną dziewczyną, to może byśmy się raczej skoncentrowali na tym, co ona może osiągnąć dzięki tej inteligencji. Ale dla niego było problemem, że ona nie jest taka ładna i że o to nie dba. I właśnie, czy pani też to zauważa, że ta presja urody, no jak gdyby odbiera kobietom możliwość traktowania siebie, bo temu trudno nie ulec? Oczywiście, że tak. To jest właśnie taki pattern, taki wzór kultury, który przyjmujemy niejako jako małe dziewczynki, ale też proszę zwrócić uwagę, że takich patternów kultury jest mnóstwo gotowców przygotowanych dla mężczyzn. I że jako jednostki, jako byty takie, które przychodzą na świat i muszą w tym świecie się jakoś zorganizować, że te przygotowane dla nas wzory są bardzo często niezwykle krzywdzące i odbierające siłę nam. Znam mnóstwo mężczyzn, którzy poświęcają ogromną ilość czasu swojej urodzie. I takie dziewczynki, które mają to gdzieś. Więc myślę, że uwolnienie od tych wzorów kultury, które przygotowują dla wszystkich gotowy scenariusz, jest po prostu jakimś takim aktem wolności, który powinien być gdzieś w konstytucji zapisany. Proszę państwa, skoro doszliśmy do konstytucji i do wolności, czyli do rzeczy podstawowych, to wiedząc, że robię państwu zawód, ale powiem, że przyszła pora na zakończenie. Olgo, bardzo dziękuję ci za to. Bardzo dziękuję. Dzięki, Jerzy. Super. Będzie jeszcze ogłoszenie chyba parafialne, nieprawdaż? Pójdziemy teraz na koncert, ale Olga Tokarczuk jeszcze przed państwem. I Timi, która mi tu kojarzy, tu towarzyszy. Dziękujemy autorce, dziękujemy prowadzącemu za wspaniałe spotkanie. Proszę państwa ze sceny, bo ogłoszenia parafialne idą. Ja chciałbym państwa zaprosić na koncert zespołu Dagadana, który się rozpocznie punktualnie na Tarasie Górnym. Natomiast tak, żeby wszystkim państwu umożliwić odsłuchanie koncertu, zapraszam do podpisywania też na górę. Tam będzie wystawiony taki namiot, który trudno będzie przeoczyć, i w tym namiocie podpisywać książki będzie Olga Tokarczuk. Czyli pięknie łączymy słowo z muzyką. Zapraszam państwa. Do zobaczenia.